Najbardziej intrygujący i najbardziej bliski nam. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że wcześniej czy później przyjdzie też i na nas czas. Ze mną nie będzie tak łatwo. Zrobię wszystko, żeby się kontaktować tutaj z wami na dole, także mogę straszyć. Pawle, dziękuję ci za udział w sesji. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Wybrałeś bardzo ciekawy temat. Czym jest ten temat dla ciebie? Może tak, dlaczego jego właśnie akurat wybrałeś? Dlaczego wybrałeś temat śmierci? Najbardziej intrygujący i najbardziej bliski nam, ludziom i ogólnie stworzeniom na całym świecie. Właściwie można powiedzieć, że przez całe życie żyjemy w cieniu śmierci, tak? Mhm. Czas ma to do siebie, że skłania nas do zaglądania na sam koniec. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że wcześniej czy później przyjdzie też i na nas czas, ale najbardziej intrygujące pytanie, właściwie pytania, które zadaję sobie, odkąd stałem się świadomym, rozumnym, młodym człowiekiem, było to: kiedy? Mhm. Jak? Mhm. I dlaczego właśnie teraz? Okej. Ale mam też dwa słowa w kierunku pani śmierci. Okej. Ze mną nie będzie tak łatwo. Ciekawe. Mam nadzieję, że dotrze to do niej. Jeżeli chodzi o temat śmierci, to tak jak powiedziałeś, rzeczywiście każdy z nas w jej cieniu żyje. A jaki ty masz, że tak powiem, w tej chwili do niej stosunek, w cudzysłowie? Myślą o niej, jak żyjesz, jak to... No właśnie to jest to, że my jako ludzie nie mamy wyboru. Musimy żyć z tą świadomością, tak? Niektórym to przychodzi łatwiej i jakby są pogodzeni z tym, być może pomaga im też w tym wiara, tak? I ze mną jest zupełnie inaczej. Ja nie wyobrażam sobie, że kiedyś mnie nie będzie i że nie doświadczę tych wszystkich nowych emocji, nie będę widział, jak świat się zmienia, ludzie jak się zmieniają. Więc ja nie umiem się z tym pogodzić, dlatego tak jak powiedziałem na samym początku, będę się bronił rękami i nogami, ze mną nie będzie tak łatwo. Oj, nie. Okay. Bo gdybym miał możliwość, zawsze to powtarzałem. To jest bardzo infantylne, co powiem teraz, i bardzo takie młodzieńcze. Ja z natury jestem pesymistą, ale jest też we mnie cień optymizmu, więc naprawdę chciałbym być takim Lastetem z wywiadu z wampirem albo MacLeodem z Highlandera, tak? Czyli być nieśmiertelnym. Naprawdę, ja chyba uwielbiam takie życie. Znaczy najgorsze w tym wszystkim byłoby to oczywiście patrzenie na to, jak odchodzą twoi najbliżsi, tak? Bo myślę, że to jest bardzo trudne do zniesienia, ale gdybym miał taką możliwość, to musiałbym się nad tym bardzo mocno zastanowić, bo to jest gra warta świeczki. Być tu do końca tego świata i jeszcze o jeden dzień dłużej. Dlatego nie przepadam za tematem śmierci, dlatego też tak brnę w to, żeby ją zrozumieć, tak, dotknąć, a z drugiej strony jestem bardzo zdystansowany i jak najbardziej odganiam te myśli, które tak jak bumerang znowu przylatują, tak. Więc im jestem starszy, im ten czas szybciej upływa, tym bardziej mówię nie, tym bardziej dbam o to, żeby nie skończyło się tu i teraz, więc ale z każdego dnia się cieszę bardzo, że wstałem, że się obudziłem, że znów mogę oddychać i wiesz, przytulić dzieci, więc myślę, że ewidentnie wszystko, co robię, żeby przedłużyć sobie to wszystko, bez żadnych jazd tam jakichś, to, żeby jak najdłużej być z dziećmi i żeby podziwiać i cieszyć się z tego świata i z tego życia, bo uważam, że życie jest największym darem, jaki mamy, a często go po prostu nie doceniamy. I ty raczej nie masz wątpliwości do tego, że po śmierci to raczej się już nie dzieje? Ja mam takie bardzo mocne przemyślenia w tym temacie, że jednak jest coś po śmierci. Ja, Paweł, jakby nie jestem zwolennikiem systemu kościelnego i kościoła jako instytucji, ale na pewno jestem człowiekiem wierzącym i kiedy potrzebuję porozmawiać z Bogiem czy z samym sobą, nie potrzebuję do tego budynków ani spowiedników. Mogę uklęknąć sobie, nie wiem, w parku przy drzewie, tak, usiąść na ławce, spojrzeć na morze, siedząc na plaży, mogę sobie wtedy spokojnie porozmawiać i ze sobą samym, i z Bogiem. Mogę się wtedy wypłakać, dlatego że wyczuwam takie momenty, kiedy Bóg pozwala mi się wypłakać i wtedy mogę mu powiedzieć wszystko. Ja nie potrzebuję do tego, że tak powiem,
budynków i spowiedników. I dlatego mocno wierzę w to, że jednak jest coś po śmierci. Okay. Więc jestem tego typu facetem, który wierzy w to, że to nie jest koniec, a że jednak coś tam nas czeka, tak? I też interesuje się takimi różnymi rzeczami, jak ludzie, którzy wrócili z tej śmierci klinicznej, czy dzieci, które w bardzo młodym wieku pamiętały, co działo się w poprzednim ich życiu, tak? To jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe, więc jest mnóstwo dowodów na to, że być może to nie jest tylko nasz mózg, tak? I obrazy, które to przetwarza, a być może rzeczywiście coś tam po tym odejściu, coś nas fajnego czeka. No. Przecież umówmy się, Jezus naprawdę istniał, tak? Więc jest duża szansa, że nie jest tak źle, nie? Ale też z drugiej strony sobie zawsze mówię to, jak przyjdzie mi już niestety przegrać tą walkę z Panią ciemną albo jasną, piękną, bo nie wiem, jaka ona jest tak naprawdę, to zrobię wszystko, żeby się kontaktować tutaj z Wami na dole, także mogę straszyć. Okay. Zrobię wszystko. Trzymam Cię za słowo. Chociaż nie wiadomo, kto będzie pierwszy. Słuchaj, tak. To możemy się tak umówić, że ja też dam Ci sygnał. Dobra, żebyś był bardziej pewny, co jak. Okay. Właściwie jesteśmy już po sesji do projektu To Ważne. Proszę, powiedz mi, widziałeś mniej więcej jeszcze na surowo, totalnie kadr, jak czułeś się podczas sesji, jak Twoim zdaniem to reprezentuje mniej więcej właśnie ten motyw, o którym chcemy rozmawiać, czy w ogóle czujesz, że to rzeczywiście jest to, po co tu przyszedłeś, że to jest fajne? Znaczy tak naprawdę wiedziałem, po co tu przychodzę, tak? Tylko nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, jaki będzie efekt finalny tego wszystkiego. No i tutaj na razie z tego, co zobaczyłem, no to robi to piorunujące wrażenie i mam nadzieję, że spełni to moje oczekiwania i będę z tego bardzo, bardzo zadowolony. Ale najważniejsze, żebyś Ty był zadowolony ze swojego modela i dziękuję Ci za to, że miałem okazję wziąć udział w tym projekcie, bo to takie rzeczy są bardzo fajne i przede wszystkim bardzo ważne, bo to jest ważne, bo to jest część niestety naszego życia. Może ta właśnie taka, z którą nie wszyscy się zgadzamy i nie chcemy, żeby do tego doszło, ale niestety na tym polega cykl życia. I ja też przez całe swoje życie z dnia na dzień uczę się tego, tak? Ale cały czas, tak jak mówię, chyba nie będę miał momentu w swoim życiu pogodzenia się z tym, że pewnego dnia zabraknie mnie na tym świecie. No bo ja sobie nie wyobrażam, jak ten świat mógłby wyglądać bez mnie. I tym optymistycznym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za to spotkanie, za tę rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo na wernisażu. Tak. Dzięki. Hej. Czy nie możemy tego zamknąć drzwi, bo chyba mamy chyba nie zamknięte drzwi, nie? I mnie to wkurza. O, faktycznie. To sobie przepniemy, mam nadzieję, bo to było fajne, bardzo mi się to podobało. Okej. Okay. W porządku. A